Identyfikator podmiotu SCP-105. Klasa podmiotu bezpieczna. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-105 jest wyposażony w urządzenie namierzające, a obecnie rezyduje w ośrodku 17. SCP-105 obecnie posiada ograniczone społeczne przywileje klasy trzeciej za zgodą personelu ośrodka, nadane z tytułu trwającego dobrego zachowania i współpracy z personelem fundacji. Osobisty aparat fotograficzny SCP-105, oznaczony jako SCP-105-B, jest zabezpieczony w zamkniętym depozycie sejfowym w przechowalni obiektów wysokowartościowych w ośrodku 19. Standardowe zabezpieczenia reagujące, wybuchowe, chemiczne, biologiczne i memetyczne, mają być umieszczone w czasie przechowywania SCP-105-B. SCP-105 i SCP-105-B bądź jakikolwiek inny aparat fotograficzny mogą nawiązywać kontakt jedynie po uzyskaniu zgody od aktualnego naukowca nadzorującego. Opis. SCP-105, znana jako Iris Thompson. Iris jest kobietą pochodzenia europejskiego. Dokumentacja wskazuje, że SCP-105 urodziła się w... przez co miała... lat w momencie pozyskania. Posiada blond włosy i niebieskie oczy, a w momencie pisania tego artykułu ma 1,54 m wzrostu i 50 kg wagi. Nie wygląda, jakoby jej charakteryzacja fizyczna odbiegała od normy i zdaje się być dla wszystkich zamiarów i celów normalnym człowiekiem w dobrym stanie zdrowia. SCP-105-B to aparat fotograficzny Polaroid One Step 600, wyprodukowany w 1982 roku. SCP-105-B zdaje się nie posiadać nadnaturalnych właściwości fizycznych i zdaje się być, dla wszystkich zamiarów i celów, normalnym aparatem fotograficznym, działającym dla każdej osoby normalnie, poza SCP-105. Kiedy SCP-105 trzyma fotografię zrobioną przez SCP-105-B, fotografia ta zmienia się z nieruchomego obrazu w obraz czasu rzeczywistego danego miejsca. SCP-105 jest w stanie sięgać do fotografii, manipulując obiektami w zasięgu miejsca, z którego została wykonana fotografia. Osoby obserwujące ową manipulację donoszą o obserwacji bezcielesnej kobiecej dłoni, ustalonej jako SCP-105, sięgającej z niewidocznego portalu i wykonującej wskazane operacje. SCP-105-B i wykonane zdjęcie przez dany aparat nie posiadają nadzwyczajnych właściwości podczas używania ich przez inne osoby. Pozyskanie. SCP-105 wyzwróciła uwagę fundacji krótko po morderstwie jej chłopaka. SCP-105 twierdziła, że prowadziła rozmowę telefoniczną z ofiarą podczas trwania morderstwa, co skłoniło ją do pospieszenia w jego kierunku. Jednakże billing telefoniczny nie pokrywa się z jej historią, stawiając ją na pozycji podejrzanej o morderstwo. SCP-105 poinformowała swojego prawnika, że w rzeczywistości widziała morderstwo poprzez fotografię, którą zrobiła ze swoim chłopakiem kilka dni przed wydarzeniem. Adwokat odrzucił tę historię i zaproponował jej przyznanie się do winy. Podmiot odmówił zrobienia tego, następnie opowiadając swoją historię w sądzie, oferując demonstrację możliwości. Doprowadziło to do kontaktu z fundacją. Podmiot został niezwłocznie zabezpieczony przez fundację. Personel fundacji odzyskał SCP-105-B z domu SCP-105, podmieniając ją na identyczny model i zwróciła ją do niej. Rodzice SCP-105 zostali poinformowani, że SCP-105 została zabita podczas nieudanej ucieczki innego pacjenta, kiedy oboje byli pod opieką placówki opieki psychiatrycznej. Aneks 2. Fragment z logu przesłuchania 105-08-4426 z dnia. Proszę się krótko przedstawić, podając datę i miejsce urodzenia oraz nazwisko. Okej. Okay. Nazywam się Iris Thompson. Urodziłam się w Phoenix, w Arizonie. 12 maja. W porządku. Pierwsze pytanie. Kiedy stałaś się świadoma swoich zdolności? Nie jestem pewna. Ale chyba miałam wtedy 10 albo 11 lat. Pamiętam, bo patrzałam na zdjęcie oceanu i zauważyłam, jak fale zaczęły się ruszać.
Jak zareagowali na to rodzice, kiedy im o tym powiedziałaś? Powiedzieli po prostu, że mam wybujałą wyobraźnię. Kiedy odkryłaś zdolność manipulacji przedmiotami ze zdjęcia? Pierwszy raz się to stało, gdy miałam 11, może 12 lat. Moja rodzina wybrała się na wycieczkę nad Wielki Kanion. Oglądałam album ze zdjęciami, gdy wróciliśmy do domu i obtarłam sobie o niego rękę. Przez przypadek. Kiedy to zrobiłam, zepchnęłam kamień z krawędzi, który spadł do kanionu. Właściwie mogłam nawet usłyszeć jego rumor, jak spadał. Kontynuuj. Stałam się potem fascynatką fotografii. W większości przypadków nie pracowałam nad zdjęciami, które zrobiłam, ale rodzice kupili mi Polaroid One Step 600. Błagałam ich o to od czasu świąt. Po tym, jak dostałam aparat, zdjęcia stały się łatwiejsze do interakcji. To aparat, o którym mówimy 105B. Twój osobisty aparat. Tak, proszę pana. Na ilu zdjęciach jesteś w stanie się naraz skoncentrować? Raz doszłam do 10 ze swoim osobistym aparatem. Ale jestem pewna, że właściwie mogłabym zrobić więcej. Jakie jest twoje wrażenie odnośnie czasu spędzonego w fundacji, jak do tej pory? Proszę, odpowiedz. Nie chowamy urazy za takie rzeczy. To coś w rodzaju nowego więzienia, nowego opiekuna. Ale wiem, że to lepsze niż to, co mogło mnie spotkać. Bardzo współpracowałaś podczas swojego pobytu tutaj. Jestem dość dobrze zachowującą się osobą. Również lubię robić eksperymenty. O niektórych rzeczach z fotografiami nigdy bym nie pomyślała. Wiesz, dlaczego zadaję te pytania, Iris? Nie, proszę pana. Tworzymy specjalny program. Jeśli to przejdzie, będziesz okazjonalnie otrzymywać pozwolenie na opuszczenie ośrodka i poruszanie się po zewnętrznym świecie. Wszystko, czego oczekujemy w zamian, to kilka przysług. Jesteś zainteresowana? Dodatek trzeci. Historia służby w mobilnej formacji operacyjnej Omega-7. SCP-105 była drugim humanoidem rekrutowanym do mobilnej formacji operacyjnej Omega pod inicjatywą Puszka Pandory. Odmiennie od drużyny Able, związanej z SCP-076-2, która była przydzielona do operacji uderzeniowych i zdobywczych, drużyna Iris posiadała za główną misję wywiad i zdobywanie informacji. Drużyna Iris wykonała ponad 20 misji w kooperacji z Komisją Bowie. Misje te były wykonane sprawnie i bez incydentów. Pierwszy incydent dyscyplinarny dotyczący SCP-105 zawierał eskalację misji drużyny Iris z rozpoznania do mokrej roboty. SCP-105 gwałtownie przeciwstawiła się używaniu jej zdolności do wykonywania zamachów, nawet potem jak członkowie Komisji Bowie wielokrotnie próbowali wpłynąć na jej współpracę. Zobacz log przesłuchania 105-21-6543. Podczas tych wydarzeń SCP-105 stała się emocjonalnie zakłopotana i próbowała zwieść personel fundacji do uwierzenia jej, jakoby jej cechy anomalne zanikły. Dr. D. przedstawił wniosek sugerujący reklasyfikację SCP-105 do klasy zneutralizowane, przejście terapii amnezyjnej i wypuszczenie na wolność ze standardową obserwacją. Wniosek ten został odrzucony. Następnie dr D. pomógł SCP-105 w przełamaniu zabezpieczeń, co miało celować w ucieczkę od zabezpieczeń fundacji. Ucieczka ta była nieudana i SCP-105 została ponownie zabezpieczona. Zobacz incydent X-45 Site-17. Następujące śledztwo wykazało, że dr D. celowo zachęcał SCP-105 do przyznania się do utraty zdolności anomalnych. SCP-105 ponownie zademonstrowała swoje zdolności anomalne jako wymianę za przywrócenie ograniczonych przywilejów. Następstwem zakończenia inicjatywy Puszka Pandory wszystkie drużyny mobilnej formacji operacyjnej Omega-7 zostały rozwiązane, a SCP-105 wróciła do ośrodka 17. Ze względu na ryzyko zabezpieczenia, jaki przedstawiła, jak również obecny brak użyteczności, SCP-105 obecnie nie posiada pozwolenia na dostęp do SCP-105-B. Dalsze informacje dotyczące mobilnej formacji operacyjnej Omega-7 są zapieczętowane rozkazem Administracji Bezpieczeństwa Informacji i Dokumentacji. Dyrektor Administracja Bezpieczeństwa Informacji i Dokumentacji.
Dodatek czwarty. Specjalna notatka. Obecny status zabezpieczenia. W następstwie incydentu R1300, ośrodek 17, wiele formalnych i nieformalnych raportów zostało złożonych odnośnie SCP-105 i domniemanego połączenia z mobilną formacją operacyjną Alfa 9. Raporty te stanowią poważne przełamanie bezpieczeństwa. Wszystkie informacje dotyczące mobilnej formacji operacyjnej Alfa 9 są zastrzeżone. Wszystkie informacje odnośnie obecnych badań i odnośnie anomalnych właściwości SCP-105 są zastrzeżone. Wszystkie raporty czy plotki dotyczące wszelkich obecnych czy ostatnich udziałów SCP-105 jako kapitału fundacji mają być uznane za kategorycznie fałszywe i powinny być zgłoszone Administracji Bezpieczeństwa Informacji i Dokumentacji. Dyrektor... Administracja Bezpieczeństwa Informacji i Dokumentacji.